W ramach 28 przeglądu kabaretów Paka zaprosiliśmy znakomitych twórców sztuki satyry w naszym kraju. Znanych i lubianych. Znanych i lubianych, ponieważ są z nami zaprzyjaźnieni od lat i ze względu na swoją twórczość, i ze względu na swoją bardzo miłą osobowość. W związku z tym miłym takim akcentem, naszym zdaniem właśnie jest spotkanie i także z Państwem, którzy również rozumiemy, jesteście wielbicielami talentu. I ja myślę, że ja po prostu przedstawiam Państwa, a Państwo jako osoby rozmowne. Może ja sobie zadam pierwsze pytanie, a później już pójdzie. Proszę bardzo. Drogi Arturze, jak udało Ci się namówić Panią Marię do takich zwierzeń? Powiedziałabym czasami nawet bardzo osobistych. Znaczy namawiać już, jak Marysia się zgodziła na to, że będzie mówiła, to już nie trzeba było. Ja wiedziałem, że to jest akurat jedyna osoba, albo jedna z niewielu takich osób. Ja myślałam, że pani spyta, jak mi się udało, żebym ja przestała mówić w końcu. Jak się otworzyłam, to się zamknąć nie mogłam. O, i już się zaczęło. Ja proszę bardzo. Nie, to nie było tak trudno. Nie było tak trudno. Ja wiedziałem po prostu, że jeżeli Marysia już się na to zgodziła i powiedziała, że będziemy coś takiego robić, że możemy coś takiego robić, to ja wiedziałem, że ona będzie odpowiadała na te pytanie bez jakiejś kreacji. To znaczy, że ona nie będzie wymyślała sobie czegoś. To znaczy, czasami jak nie pamięta czegoś, to sobie wymyśli najwyżej, ale nie po to, żeby na przykład, nie wiem, zmienić coś w jakąś inną stronę, żeby pokazać, że jest wyższa niż jest na przykład. Ale mówię, że mam 1,85 m, nie wszyscy mi wierzą. No właśnie. W każdym razie wiedziałem, że to jest jedna z niewielu, jeśli nie jedyna osoba, z którą ja mogę coś takiego, taką rozmowę przeprowadzić i drukiem potem opublikować, bo wiem, że ona będzie szczera. Jakby to nie zabrzmiało, to ona jest szczera. To ja muszę w takim momencie zapytać, kiedy pani Maria zaczęła mówić i kiedy skończyła czasowo. Nie zauważyła tego nawet, kiedy... Rozumiem. Ale ile zajęło w związku z tym? Przez sen mówiłam po prostu. A on cały czas siedział? Nie, ja nie, to nie spędzaliśmy razem tego czasu snu. Nie, on siedział przy łóżku przy mnie, nie, ale w każdym razie ja już tak zaczęłam mówić, naprawdę nie mogłam przerwać i tak mówiłam, zasypiałam i też gadałam. A mówiła, ja zauważyłem w pewnym momencie, że takie sesje nagraniowe, że my się umawiamy i umawiamy się, że teraz będziemy na przykład przez 2-3 godziny rozmawiali do książki, nie mają sensu, bo Marysia zaczęła szybko unikać tych rozmów, to znaczy zaczęło ją denerwować, że ja ją będę znowu pytał o to, a co tam w dzieciństwie, a co to tamto, a co pamięta, a co... I zauważyłem, że ona robi wszystko, żeby tylko taka rozmowa się nie zaczęła. To znaczy jak ja przychodziłem, to były już gotowe dania z hinduskiej restauracji, słodycze, kawa, wszystko, tylko broń Boże... Szła pani w koszty, znaczy. Telewizor włączony, żebym tylko nie zaczął pytać. Piesek w pobliżu, żeby można było do pieska coś powiedzieć. Tak. I najgorszy moment to był wtedy, kiedy ja mówiłem, dobra, no ale spróbujmy i zaczynałem coś nagrywać. I potem zauważyłem, że to trzeba robić w sposób niezauważalny, czyli na przykład jak już przestała odbierać ode mnie telefony, bo też był taki moment, to wykorzystywałem sytuację, że gdzieś na przykład razem jechaliśmy na jakieś spotkanie, na jakiś festiwal, to w samochodzie po prostu włączałem magnetofon i dopytywałem o jakieś rzeczy, które tajemnicy. Chciałem dopytać. Tak. Nie, to nie chodziło o tajemnice jakieś, no żeby porozmawiać sobie jakieś w taki sposób, żeby coś się nagrało, żeby był materiał do tej książki, bo jakbym tylko bazował na tym, co ona mi powiedziała w czasie pierwszych dwóch, to ta książka by była... Nie, naprawdę mówiłam o samych faktach, a jak faktów nie było, to je zmyślałam, bo te fakty zawsze można zmyśleć, ale w każdym razie fakty są same w tej książce. W każdym razie to się już zaczęło wyjaśniać na pierwszym spotkaniu promującym tę książkę, w radiu, pamiętam, transmisja i Marysia zaczyna w pewnym momencie opowiadać historię, jak to Stefanowi Friedmanowi urodził się syn, i przyszedł do niego Jonasz Kofta i Stefan chciał taki żarcik zrobić i swojemu synowi domalował wąsy. Taki żarcik z niego zrobił. Ja słucham tej opowieści i nie mogłem tego przemilczeć i mówię, Marysiu, tę samą opowieść zacytowałaś w książce, tylko że odwrotnie, że to się Kofcie urodził syn, a Friedman do niego przyszedł. Na co Marysia powiedziała, a jakie to znaczenie, kto komu wąsy domalował? Może to Kofcie domalowali wąsy na przykład. Także nie ma, ja bym się faktograficznie rzeczywiście bym się na tym nie opierał. Jeśli ktoś chciałby dokładnie prześledzić życie Marii Czubaszek, to niech sobie znajdzie inne materiały. I również, bo ja, ponieważ naprawdę nie czytałam tego,
ale jeżeli tam upchnął Artur jakąś datę, o której ja podobno mówiłam, to też może być nieprawdziwa, bo to jest, przysięgam, jedyna data, jaką ja pamiętam, to jest 1410. Nikt nie wierzy, że ja wtedy, to nie z mojego życia jest dokładnie data, ale moje czasy młodości. Natomiast jeżeli idzie o daty, tam jeśli są, to też mogą być troszkę nieprawdziwe. Tak to się zaczęło, skąd mamy pomysły na tę książkę, to tak było, że ja po prostu pytałem o takie rzeczy, które mnie interesowały. Poza tym, ja, to też był jeden z argumentów, dla których ja się zabrałem za tę książkę, bo wiedziałem, że my będziemy mogli przy okazji tej książki porozmawiać o takich rzeczach, o których ja bym Marysi nie pytał tak po prostu, bo głupio by mi było ją zapytać, słuchaj, a jak tam twoja mama albo twoja ciocia coś tam, a wiedziałem, że do książki to... A jesteś wścibski, koniecznie nie, chciałeś wiedzieć. Nie chciałem wiedzieć, ale... On mnie pytał z ciekawości, tylko przez grzeczność, to ja tak, wiem, jego przez... to w ogóle nie interesuje. Tak jest. I przez grzeczność napisał. Tak, i przez grzeczność powstała ta książka, trzymajmy się tej wersji, że to jest książka, która powstała przez moją grzeczność. Jak długo to trwało, te przygotowania? To pisanie? Znaczy, od momentu zbierania materiałów, powiedzmy. Znacznie dłużej niż mogę. To koło roku chyba trwało jakoś, ale dlatego, że mieliśmy długie przerwy, bo ja wiedziałem, że trzeba zrobić... Maria unikała. Tak, że trzeba zrobić przerwę sanitarną, bo się znienawidzimy po prostu, jak nie zrobimy przerwy. A potem jak już wyczułem, że troszkę przyschło, że już jest sympatyczny w miarę klimat do powrotu, no to wracaliśmy do tego. Także to koło roku trwało zbieranie tego. Naprawdę, mój mąż, Wojciech Karolak, zawsze mówię, nie mylić z tym pięknym, przystojnym Tomaszem, tylko mój mąż to jest Wojciech Karolak, sędziwy, taki stary jazzman. To jak Artur przestał przychodzić w związku z książką, bardzo teraz żałuję, ponieważ właśnie zabrakło tych chińskich danek, które były specjalnie zamawiane na okazję przyjścia Artura, no bo przecież samego Karolaka nie będę rozpieszczać i znowu jest karmiony parówkami, które ale danka mu bardziej smakowały, no i czeka z utęsknieniem, kiedy znowu Artur zawita w nasze grono. Pani Maria, po której stronie woli Pani być? Pani też napisała książki, w których są wywiady z ludźmi, ja prawda? Zawsze po dobrej stronie mocy. Nie, ja to właściwie... Woli Pani być odpytywana, czy pytać? Nie, powiem, ja jestem bezstronna, czyli po żadnej stronie nie lubię być. Rozumiem. Tak powiem. Czyli ani pytać, ani... Tak. Nie, siedzieć sobie, palić, powiem szczerze, co ja lubię. Siedzieć, palić, patrzeć na Artura na przykład, w telewizji. Pisać coś. Pisać to nie lubię. Nie lubię. Czyli to on pisał, nie ja. Nie, ja tego no nie pisałam. Coś pani w życiu swojego napisała i to ale sporo. Ale to nie dlatego, że lubię. Czy pani robi tylko to, co pani lubi? Ja wiem, każdy nie. Mówi, gdybym ja robiła to, co lubię naprawdę, proszę państwa, ja bym siedziała, paliła papierosy, z pieskiem bym wychodziła na spacery i to wszystko. No po prostu... Bardzo przyjemne, tylko mało dochodowe. No właśnie. No nie, podobno teraz na wyprowadzaniu psów można zarobić. Cudzych, nie swoich. Artur, cudzych, nie swoich. No to cudzych, no to jest, otwiera się nowy rynek przed Marysią. A poza tym, proszę państwa, już mówiłam, jak tu jechaliśmy, czy on zwrócił uwagę, że ja to już w zasadzie nie żyję, bo teraz stale widzę tytuły w tabloidach. Wszyscy będziemy harować do śmierci, to znaczy do 67 roku życia. Ja już przekroczyłam 67 rok życia, czyli ja już nie żyję, proszę państwa. To jak w kryminałach. Możesz podejść, bo ty już nie żyjesz. No i taka jest prawda. To jak ja mogę być pracować teraz? Już nie muszę. Ale ty jesteś zadowolony z tego, z efektu końcowego? Ja jestem bardzo zadowolony. Że się skończyło. Również z tego, że się skończyło, bo był taki moment, kiedy nie byłem pewien, czy to się skończy, to znaczy, czy się uda to zrobić, ale ja jestem zadowolony z tego, że ta książka sama się trochę tak stworzyła, to znaczy na pewnym etapie, jak zaczęliśmy poszukiwać, tam są opisane poszukiwania jakichkolwiek materiałów, bo zaczęło wiać grozą, bo się okazało, że Marysia oczywiście nie ma żadnego swojego tekstu w domu. Jak chcieliśmy zacytować fragment sztuki, którą kiedyś napisała, to zadzwoniliśmy do ZAIKS-u zapytać, czy tam jest, a w ZAIKS-ie była tylko adnotacja, autorka odebrała egzemplarz osobiście, czyli wiadomo, że wzięła i zgubiła. Tak. Także to i tak jest z jej twórczością i z tym, jak... Ale Artur znalazł w moim tapczanie, a tak nie jest. To, że on tam przy tym tapczanie, tylko powiedziałam, że być może no. Będzie w tapczanie i on naprawdę znalazł. Ja się chwyciłem tego słowa tapczan, bo ona w pewnym momencie powiedziała, że Marysia powiedziała, że być może o coś tam zapytałem, powiedziała, że być może w tapczanie było. I
pomyślałem, że to może być jakiś trop i okazało się, że w tym tapczanie są skarby, są jakieś teksty, są rysunki Karolaka na przykład. To te, które później w książce się znalazły. Tak, to ja mogę bez przez chwilę. W każdym razie okazało się, że są te rysunki, które nas zachwyciły po prostu. Mówię nas, bo jak tylko przyniosłem do wydawnictwa, to oni od razu się strasznie ucieszyli z tego, że są te zające, które rysował Wojciech Karolak. I z tego właśnie się cieszyłem, że co chwilę coś się pojawiało, co do tej książki się dołączało, że pojawiły się tam teksty przyjaciół Marysi, bo ja właściwie jak się zabierałem i się zastanawiałem, na jakim to szkielecie oprzeć, to wiedziałem, że w radiu jest... Był szkielecik to słaby i szukaliśmy innych szkieletów, stąd były teksty inne. Ja przypomniałem sobie, że kiedyś trafiłem w radiu, w archiwum na taką audycję, w której cykl audycji w ogóle, w której oni, czyli ludzie tworzący Ilustrowany Tygodnik Rozrywkowy, nawzajem o sobie piszą różne teksty, to nie były poważne teksty, wygłupy raczej jakieś, ale takie, które świadczyły o tym, że oni nie przypadkowo jedną audycję tworzyli, że oni się mogli przyjaźnić ze sobą i te teksty się co jakiś czas tam pojawiają. Uzupełniliśmy to jeszcze kilkoma tekstami przyjaciół, które zamówiliśmy specjalnie do tej książki. I stąd tytuł nawet, który mnie zaskoczył, to się okazało, że Artur właśnie wydziobał to z wiersza Jonasza Kofty, który właśnie w takiej audycji napisał o mnie wierszyk. I o czym ja zapomniałam, wiadomo, bo ja w ogóle pamięci nie prowadzę i w związku z tym Artur i stąd jest ten tytuł, o który czasem pytają. Tak, to jest z wiersza Jonasza Kofty. No, chciałam zapytać panią, który jest pani fragment ulubiony, ale skoro pani nie czytała, to nie... Który fragment życia jest pani moje ulubione? Moje ulubione papierosy, to powiedziała. Fragment czegokolwiek takiego mojego, to nie ma takich ulubionych. A jakie są pani ulubione papierosy w takim razie? A to będzie reklama. Za darmo nie powiem. Te, które... Czy jest to jakiś producent marki? Tak. Za darmo nie powiem. W Krakowie ich nie ma, niestety już wiem, bo już pytałam, nie ma, i musiałam inne kupić. Ale ja każde zapalę, ja nie jestem, ja nie wybrzydzam. Nie wybredna. Nie jestem wybredna. Byle się dało ciągnąć. Ta książka jest cenna bardzo także przez to, że oprócz tego, że jest kapitalnie napisana i właśnie zarówno Artura tam czuć rękę, że tak powiem, ale i pani świetne określenia i dowcipy i tak dalej. Ja nie powiem, że ja poczułam jego rękę w czasie tych rozmów. To nie było aż tak. Nie, to nie było, żeby Artur nie tak. Ale to jest także taka opowieść o życiu. W Warszawie, w środowiskach, życiu, prawda? Życiu. To jest bardzo ciekawe, coś czego nie, właśnie, ciężko znaleźć gdzieś. Właśnie, dlaczego ja się boję tej książki, pewnie jej nie przeczytam, bo ja wiem, że jak są takie coś w rodzaju wywiad rzeka, to się nazywa, to właśnie to ciekawi ludzie udzielają. Ja naprawdę, to nie jest z mojej strony jakaś fałszywa kokieteria, po prostu jak tak się... Dzięki tym jego pytaniom, jak się zaczęłam nad tym swoim długim życiem zastanawiać, to no naprawdę nie było takie ciekawe. Tak, ja teraz czytam pisma kolorowe, które muszę czytać, bo piszę taki przegląd do wirtualnej Polski i czytam o tym, jakie życie nasi celebryci, mam na myśli show biznes teraz oczywiście, jakże ciekawe życie, a to jednej tam piosenkarce, tam ksiądz rękę pod spódnicę, jak była dzieckiem, włożył, jeden tam musiał takie ptasie kubki z samochodów ścierać. Ja, to ksiądz? Nie. Jeden celebryta. Tak. Natomiast mnie niestety nikt ręki nie wkładał po spódnicę. Nie musiałam żadnych tam ścierać. Owszem, zbieram, ale po piesku, ale on nie po szybach, bo to mały piesek, czyli raczej z gleby zbieram. Czyli naprawdę żadnych takich ciekawych, wstrząsających, porażających wręcz wiadomości nie było w moim życiu. Zależy, co kogo poraża. No, mnie porażały niektóre te wiadomości życia naszych celebrytów i gdyby to można było wszystko wymyślać, gdybyśmy się tak umówili, ja bym naprawdę dużo ciekawsze życie sobie wymyśliła. Myślę, że jest bardzo ciekawe, mimo wszystko. Tak przynajmniej jest przedstawione przez Artura, chyba że dodałeś coś od siebie. Nie, nie, nie ma tam dodawanych rzeczy. Niektóre musiałem weryfikować parę razy, bo... A czy cenzurowałeś? Nie, cenzurowałem, tylko weryfikowałem. Sprawdzałeś. Pojawiało się, na przykład pojawiał się jakiś wątek, ale on był tak urwany w połowie. Już się kończyły danka hinduskie i widać było zniecierpliwienie, także nie ma co dalej pytać. To ja sobie za jakiś czas musiałem wrócić do tego wątku, żeby się upewnić, czy to na pewno tak było, czy to...
Czy to na pewno Jan Pietrzak przepędził ekshibicjonistę spod okna, czy że nie? To była prawda. Tak? To on się tym prawda. Zajmował kiedyś, tak? Przy... No jak mieszkał obok, no jeszcze wtedy nie śpiewał tego, co zaśpiewał teraz drugą rocznicę. No ale... nie stał pod moim oknem i nie śpiewał. Tak. Ale może ja też by przepędził ekshibicjonistów. Tym swoim śpiewem, bardzo możliwe, tak. Nie wiem, nie, czy nie bardziej niż kijem. W każdym razie były takie wątki, które trzeba było uściślić, gdzieś tam coś zweryfikować, sprawdzić, bo one się urywały w trakcie rozmowy. To były rozmowy takie bardzo urwane. Wszystko. Moje życie też się kiedyś urwie, proszę Państwa. Ja wiem o tym. Palenie zabija, pomijam mój wiek słuszny. Coś mam słusznego, to wiek to jest jedyne. No i 1,85 m wzrost. No i 1,85 m, ale co nawet Karolak to nie wie. A ty się tego trzymasz? Ja nie. Jak to się, no może troszkę maleje w związku z wiekiem. No może będę 83 już. No nie, ale mnie się wydaje, że ja tak tyle mam. Podobno człowiek jest taki, jak sobie siebie wyobraża. Ja sobie ma tyle wzrostu, na ile sobie wymyśli. No jak z tej piosenki, a dla mnie ty dużą blondyną bądź wysoką. To jestem ja, proszę Państwa. Byłam kiedyś. No bo nikt nie wierzy, że ja kiedyś byłam młoda. Przysięgam, dawno. W razie czego są piękne zresztą niestety, zdjęcia w książce. Niestety, mnie co roku, ja w pewnym momencie zauważyłam, to już jakieś powiedzmy 20 lat temu, że co roku ja się robię starsza. Nie wiem, czy Państwo też to mają, bo nie wszyscy mają. I gdyż ma odwrotnie. Ja mówiłam to u Kuby Wojewódzkiego, że jak go poznałam i to jest prawda, że to bardzo sympatyczny facet. 20 lat temu on nie był taki młody jak dzisiaj, naprawdę. Dlatego znalazłam z nim wspólny język wtedy. A teraz to już mi nie wypada z takim młodzikiem gadać. Że ja coraz starsza jestem i może ciut niższa. To jest możliwe. No ale jednak ten 1,85 m możemy mieć około. Dodaję, to jest wartość dodana, to jest siedzący koło mnie Artur Anus i wzrost słuszny, i uroda i wszystko. Arturze, to może ktoś z tobą zrobi teraz taki wywiad, że o tym jak robiłeś wywiad. On jeszcze za młody jest na to. To się mówi, słuchajcie, to jest wywiad rzeka proponują naprawdę. To jest dlatego mnie jeszcze do telewizji tak często, że ja się szwędam po różnych telewizjach. Propos dzisiaj w hotelu, naprawdę. Ja już się przejadę, bo tak wchodzę do windy, a się okaże jakiś pan, który powiedział, o Boże, pani, ja mówię, niech się pan cieszy, że to właśnie nie, jak to się mówiło, że lodówkę otworzył i mnie zobaczył. Mówię, ale że ja, winda się otwiera i pani Czubaszek wchodzi, więc mówię, to jeszcze nie jest tak, że jak ktoś lodówkę otwiera, ale fakt, że się szwędam po tych telewizjach, bo mnie zapraszają, no i wydawnictwo zaproponowało tę książkę, ale to przecież jest, na tak zwany last minute, bo to jeszcze coś mogę powiedzieć. Jeszcze machnę łapkami, bo to starym ludziom się proponuje. To niech pan nie mówi, Artur dopiero wchodzi w wiek młody, no to jak dojrzeje. No to prawda. Wtedy. Bardzo taki młodzieniaszek no, z naszego no. Artura. Także ja niestety tego nie doczekali. Jak będzie kiedyś w moim wieku, to pewno z nim będą ale. Rozmawiam. Na razie się nie zabieram. Przede wszystkim z powodu wieku nie mam za dużo rzeczy do opowiedzenia, także to co ja będę opowiadał? A jak nie będziesz wiedział, to wymyślisz. A to jest dobry pomysł rzeczywiście. To uczy od mistrzów. Po Marii Czubaszek tak przejmę tę metodę, że sobie wymyślę coś. Ktoś z Państwa chce zapewne zapytać o coś naszych autorów? Ja od razu, bo z pytaniami jest ciężko, bo ja ostatnio mam troszeczkę... Przepraszam, bo mnie nikt nie przerywał, a ja Państwu przerywam, a ja mogłam być politykiem, chyba go ustalił, ja proszę mnie przerywać, bo na ostatnim spotkaniu jedno fajne pytanie padło, od razu powiem. Najpierw się przeraziłam, kiedy to było spotkanie w bibliotece, w takiej miejscowości, którą mylę ze Zgorzelcem, ona się inaczej nazywa. Zebrzydowice. Pomyliłam. To jest blisko. Tak. I pani to było w dużej bibliotece i pani przed samym spotkaniem powiedziała, pani Mario, bo tu my mamy tam kontakt z jakąś szkołą podstawową i dzieci z szóstej klasy, jak się dowiedziały, że pani będzie, bardzo chciały panią zobaczyć, bo to czasem pokazują karaluchy, takie różne ciekawostki, chciały zobaczyć panią. Nie ukrywam, że mnie to lekko przestraszyło, bo ja parę razy wspomniałam, że ja nie jestem, bo to na ogół takie starsze panie jak ja, to tak lubią tak z dziećmi, ja nie mam takiego kontaktu, i się przestraszam, no ale dzieci już były. I to jest właśnie pytania na ogół, nie ma pytań, a te dzieci siedziały tak w pierwszym rzędzie i raptem stał taki chłopczyk, no taki, no z szóstej klasy to pewno, no nie miał 1,85 m na pewno i po prostu spytał, proszę pani, czy pani lubi dzieci? A ja tak szybko powiedziałam, nie.
Muszę powiedzieć, że cała sala dorosła, że tak powiem, zamarła troszeczkę, natomiast dzieci zaczęły bić brawo, co mi się bardzo spodobało. I spytałam dlaczego. Oczywiście nie była, gdybym nie spytała. I wtedy jedna z dziewczynek powiedziała, bo pani jest pierwsza, która powiedziała, że nie lubi dzieci, bo wszyscy zawsze mówią, że lubią dzieci, a chyba nie, nieprawda to jest. I to mi się bardzo spodobało. No. Także takie było pytanie, mam nadzieję, że tu nie będzie w sprawie dzieci. Bo nie ma dużo dzieci na sali. To cię nie zapytałem. Ale od razu powiedziałam, uspokoiłam dzieci, że skrzydełek dzieciom nie wyrywam, że w ogóle żadnej krzywdy nie robię i że czekam, jak one podrosną i wtedy porozmawiamy. No. Państwo już podrośli, także proszę bardzo, mogą Państwo. Państwo są pewnie unieśmieleni sytuacją, ciężko zadać pytanie. To jest, ale to jak się przełamie. Ale to może Ty zadaj pytanie, jakie byś zadał, gdybyś był po tamtej stronie. Skąd Pani czerpie pomysły do swoich pracy? Ja nie powiem, że z rozmów z Panem, ale nie, ja to myślę, że z głupoty mu się wszystko bierze. Zresztą przecież kiedyś Ci powiedział Karolak, ten stary sędziwy jazzman, czyli mój mąż, że ja nie wymyślam, tylko ja tak myślę po prostu. To jest prawda. To jest prawda. To jest prawda, proszę Państwa. To może powiedzmy o tych zebrzydowicach, co, czy nie? Bardzo proszę, bo to na granicy z Czechami. Dobrze. A Pan Nowakowice śpiewał i mam tą płytkę. To prawda. To jest coś wspaniałego i do Pana życzę, że to jest jedna tysięczna. To prawda. Ale to jeszcze o moich wspomnieniach będziemy rozmawiać za jakiś czas. Natomiast ze Zebrzydowicami to jest, proszę Państwa, historia sprzed paru dni. Maria Czubaszek miała spotkanie autorskie w Zebrzydowicach. I kupiła sobie bilet. 10 dni wcześniej. I dzwoni przerażona z dworca do organizatorki tego spotkania, że co ona ma teraz zrobić, bo ona przez pomyłkę kupiła bilet do Zgorzelca, a już nie zdąży, bo stanęła w kasie, przy kasie, żeby oddać, a jest kolejka, to organizatorka powiedziała, to biegnij do pociągu, kupisz sobie w pociągu. W pociągu, pech chciał, spotkała Grzegorza Miecugowa, który mi tę historię opowiedział oczywiście później życzliwie, chociaż przysięgał jej, że nikomu nie powie, ale mi opowiedział. Maria Czubaszek wsiadła do przedziału, przestraszona tą całą sytuacją, opowiada Miecugowowi, że przez pomyłkę kupiła bilet do Zgorzelca i czy ona tu będzie mogła, jak konduktor przyjdzie, to kupić bilet do Zebrzydowic. Tak, oczywiście jacyś ludzie przychodzą, którzy mają tam swoje miejsca, przesiada się Maria Czubaszek z miejsca na miejsce. Wchodzi pani konduktorka, czy pan konduktor był? Tak, pani konduktorka i ja naprawdę, bo kiedyś z taką koleżanką jechałyśmy, jak nasz policjant, jak Artur kierował i policjant i ona wtedy bardzo niegodnie się zachowała, bo zaczęła po rękach tego policjanta całować po nogach, żeby dać mandatu. Ja mniej więcej tak samo się zachowałam w stosunku do pani konduktorki i mówię, proszę pani, ja nie mam biletu, bo ja się pomyliłam, bo ja 10 dni temu kupowałam, myślałam, że jadę do Zgorzelca, kupiłam bilet do Zgorzelca, a tu siedzimy w pierwszej klasie, czy pani mi sprzeda bez mandatu. Ona chyba nie bardzo zrozumiała i mówi, niech pani pokaże ten bilet. Ja wiem, że pani nie zwróci za ten bilet do Zgorzelca, tylko czy mogę kupić do Zebrzydowic. I widzę, bo obok właśnie siedzi mój w jakimś sensie szef, pan Miecugow i tak już słucha uważnie. No i ona tak bierze ten bilet, mówi, ale przecież pani ma bilet do Zebrzydowic. Okazało się, że mnie się coś udało, że ja dobry miałam bilet i cała ta historia, która była, to po prostu... Niewiele brakowało i oddałaby bilet do Zebrzydowic, powołując się na to, że jest do Zgorzelca, bo jak miała wersję, że do Zgorzelca, to tak ma być. To parę tygodni temu jedziemy gdzieś samochodem i Marysia mi opowiada, słuchaj, a ty wiesz, że Kinga Rusin dostała pierścionek z cykorią? Ja pytam, z czym? No z takim kamieniem takim. Bo ja właśnie ostatnio ktoś mnie spytał, czy znam się na szlachetnych kamieniach i dam to jako przykład, już nie pamiętałam, jak ta cykoria się naprawdę nazywa. Ja się nie znam niestety na drogich kamieniach. No, może się nazywa. Na wielu rzeczach. Może to był pierścionek z cykorią, ekstrawagancja taka też. Nie, więc niestety nikt mnie nie obrzuca, nie powiem kamieniami, nie, ale nawet drogimi kamieniami. Nie, cykorią też. Cykorią też, nie. Także naprawdę. Lepiej porozmawiajmy o tej płycie znakomitej. O, jaki marketing się włączy. Nie, w takim razie porozmawiajmy o płycie. Ja fragmenty jej słyszałam, jak jechaliśmy, jeszcze nie wyszła płyta, ja tu parę go poprosiłam i parę mi piosenek puściły, oczywiście dał nam płytę i Karolak słuchał.
powtarzam, muzyk taki, jest to, że ja już 3 razy jej słuchałam, jest to coś znakomitego i właśnie przedwczoraj, jeszcze będąc w Warszawie, słyszałam, że dalej jest, bo akurat była rocznica listy przebojów radiowej Trójki i nadal jest na pierwszym miejscu i się bardzo ucieszyłam, że jest na, no bo jest na pierwszym miejscu i nawet wyprzedziła sporo zespół Bajn. Ja się ucieszyłam z tego powodu. Zespół Bajn nie bardzo się ucieszyła. I nie wspominał, bo Bajn nie wspomina, bo słuchałam 2 dni przedtem wywiadu z panią Beatą Kozidrak. Na szczęście w radiu mówię, na szczęście, bo nie lubię patrzeć na jej stroje, więc wolę jej słuchać w radiu. No i właśnie mówiła, że tak znakomicie, że nie sądziła, że tak dobrze ta płyta wypadnie, a ja cały czas podpowiadałam, ale gorzej niż płyta Artura Andrusa. No ale byłam po drugiej stronie radia, nie było mnie słychać. Artur, jak doszło do tego, że powstała ta płyta? Mniej więcej tak samo jak do książki, to znaczy nawet nie zadzwonił wydawca, tylko jak ja napisałem taką balladę o Baronie Niedźwiedziu i Czarnej Helenie na 1500 wydanie Listy Przebojów. Ona trafiła na pierwsze miejsce tej listy, co jest dowodem na niebanalne poczucie humoru słuchaczy Trójki, żeby coś takiego wywindować na pierwsze miejsce. Jak wyprzedziła i panów Stinga, i pana Phila Collinsa. Swoją drogą ciekaw jestem, co oni zrobią, jak im kiedyś ktoś puści to z czym oni przegrali. To nie ma powrotu z takiej depresji już właściwie, jak coś takiego usłyszą. W każdym razie, jak ta piosenka, ta ballada trafiła na to pierwsze miejsce listy przebojów, to ja dostałem SMS-a z numeru, którego nie rozpoznawałem i tam było napisane, że jeśli kiedykolwiek wpadnie panu do głowy pomysł nagrania płyty, proszę do mnie zadzwonić, kontrakt w naszej wytwórni będzie czekał. I postscriptum było najważniejsze tutaj, chociaż już słowo kontrakt mnie bardzo zaintrygowało. Postscriptum było najważniejsze, bo tam było napisane, wiem, że to brzmi jak żart, ale to nie jest żart. No i pomyślałem sobie, że jeśli ktoś poważnie myśli o wydaniu mojej płyty, no to zadzwonię. I to się okazało, że to był SMS od szefa firmy Mystic, wydawcy tej płyty. Ja od razu sprawdziłem, co oni wydają i wiem, że jestem w jednej stajni, na przykład z Behemotem jesteśmy. Tak, no ten typ muzyki oni wydają po prostu. Tak, to takie podobieństwo. Mniej Nergala, także to jest mniej więcej ten sam typ. No ale nie, no tam też są troszkę, to idzie w też łagodniejsze. Może chcą ocieplić swój wizerunek po wydaniu Nergala, wydają ciebie jako tego anioła. Albo Nergalem ocieplić po mnie, tak? Może. Tam jest, nie, tam jest jeszcze parę innych rzeczy, bo i Grzegorz Turnał wydaje oczywiście i Czesław Mozil, to jest ta grupa tych. Samego mnie to śmieszy, jak mam użyć słowa wokalistów, bo to znaczy, co do nich mogę, ale i siebie bym musiał zaliczyć. No i tak ta płyta, w związku z tym, że panowie powiedzieli, że to nagrajmy, a ja mam to szczęście, że ja od paru lat współpracuję z fantastycznymi muzykami. To są tacy ludzie, którzy naprawdę świetnie grają, grają ze znacznie lepszymi ode mnie, w różnych świetnych przedsięwzięciach wzięli udział i ja pomyślałem sobie, że tu jest okazja do tego też, żeby oni się pobawili trochę muzyką. No i tak weszliśmy do studia. Ona trochę ta płyta przy okazji powstała, bo ja wiedziałem, że skoro ma być myśliwiecka, skoro ma to być pamiątka z jakiegoś jednego miejsca, z paru lat jakichś moich działań, to musi być nagrywana w studiu na Myśliwieckiej. Także ja te płyty zazwyczaj nagrywałem tak, że kończyłem o 15 swoją audycję, szedłem zobaczyć, co koledzy w studiu robią i coś tam dogrywałem, jakiś fragment albo jak coś się źle nagrało. Wiem, że nie było to nagrywane od początku przecież, prawda? Tylko... W jakim sensie od początku? W jakim sensie, że ty nagrywałeś w studiu któreś z utworów, czy one były w archiwum radiowym? Nie, to są wszystkie nagrywane. Poza jedną piosenką, poza Cieszyńską, która ukazała się na innym albumie, na tym albumie Świat według Nohawicy i wiedziałem, że ona tutaj powinna być, to są wszystkie piosenki nagrane specjalnie na tę płytę w studiu przy Myśliwicy. No to naprawdę jak rasowy wokalista. Nie wiem, czemu się bronisz. Co do rasowy bym się zgodził, wokalista miałbym wątpliwości, no ale tak to zostawię. No i jest ta płyta i się toczy. Znaczy w obydwojgu państwu widać tę taką, ja wiem, pasję, prawda? Pasję związaną z życiem, z
z radością życia. Widać to ponad? Tak, tak. Nie, strasznie waszej, Państwa waszej, przepraszamy, nie chcieliśmy tego posłuchać. Waszej twórczości w sposobie bycia tą taką radość życia. Arpa, ty zrozumiałe, że jak jest na scenie, to jest to wiadomo, gejzer po prostu. No to wszyscy wiedzą, kto go widział, że roznosi go po prostu. No. Jeszcze nie Poniedzielskiego, nie? Jeszcze tak, jeszcze Andrzeja Poniedzielskiego roznosi. Ja czasem w tle za nimi, no to mnie już nie może tak roznosić. Zresztą tak a propos roz, to wrócę na moment do książki, do tego właśnie, jaki Artur ma do niego mnóstwo rzeczy. Jak będziesz trzymała mikrofon, nie będziesz... A ja już próbowałam, tak kiedyś to był bardzo dobry efekt. Bardzo dobry, nie, tak. Nie słyszałem głupot. To, że Artur... W zasadzie zawsze ma od razu odpowiedź na coś, bo jeszcze wspomnę tę książkę przez niego napisaną i tam ja się pochwaliłam jedną sprawą, bo ja się naprawdę mało czym mogę chwalić, tak jak Artur, ale się mogę chwalić, że znam osobiście Artura, który wydał taką znakomitą płytę, ale również jeśli chodzi o moje własne życie, to się chwalę tym, że w zeszłym roku miałam sesję zdjęciową do Playboya, proszę Państwa. Ja się tym autentycznie chwalę. I chyba 2 czy 3 tygodnie temu nawet w szkle kontaktowym, nie wiem dlaczego jakoś się zgadało, i pan Sianecki, co potwierdził Artur, że ja naprawdę miałam sesję zdjęciową do Playboya, co jest w tej książce jakoś tam wspomniane, i pan Sianecki zwrócił uwagę, ale jednak nie była to rozkładówka. I na to Artur Andrus od razu powiedział, ponieważ sesja zdjęciowa ze mną miała miejsce na Powązkach, powiedział, no na Powązkach i rozkładówka, to źle by się to kojarzyło. I to właśnie Artur na to zwrócił uwagę i fakt, że była sesja na Powązkach, ale rozkładówka z tego jeszcze nie wyszła. To dopiero za jakiś czas. Jest zdjęcie z tej sesji, tak. Jest w tej książce. Tak. A książka jest do nabycia we wszystkich dobrych salonach. Podobnie jak we wszystkich dobrych punktach jest do nabycia płyta. To już możemy iść. Właściwie załatwiliśmy to, po co było to spotkanie z organizmem. Tak. A na wszystkie dobre kabarety zapraszamy do Rotundy na godzinę 17, bo dzisiaj jest drugi dzień przeglądu Paka. To w jednym dobrym miejscu, znaczy tu też jest bardzo, są dwa Pani dobre Pani Maria jest w jury tegorocznej Paki. Tak, i rzeczywiście dzisiaj jest drugi dzień i dzisiaj będzie już ogłoszenie wyników, więc w dobrej Rotundzie w Krakowie jest dobry przegląd dobrych kabaretów.